Kalu! Kalu! Wołam cię od 15 minut. Wiesz, kupiłam już nasionka roślin miododajnych, o których rozmawiałyśmy, i tak sobie pomyślałam, żebyśmy je zasadziły w tej alejce nowej, to za kilka tygodni będzie pięknie wyglądała. A ty się dobrze czujesz? No to właśnie nie bardzo. Ubieram. Kalu, ty wiesz, że masz podniesioną temperaturę? A dobrze się czujesz, brałaś jakieś leki? Dabę z siły, żeby wstać z fotela, a co dopiero, żeby iść do apteki. A po co chcesz iść do apteki? O, przepraszam, przepraszam. Wszystko, czego potrzebujesz, jest tuż za rogiem. To za rogiem? Za rogiem jest pasieka. Nie apteka, tylko pasieka. A więc najlepsza z wszystkich aptek. Apteka pod pszczołą miodną. A, psiek! Proszę, Kalu. Masz tutaj ciepłą herbatę z miodem i z pyłkiem. Biała uh, uh, sprzedeść lekarstwa. Masz je pod nosem. Pszczoły doskonale znają się na zdrowiu i odporności, więc możemy powiedzieć, że prowadzą taką pszczelą aptekę. No, I co niby babi dać taka herbata oprócz tego, że. O, że jest ciepła i pyszna. Hmm. Zacznijmy od miodu. Miód, poza tym, że jest smaczny i słodki, jest przede wszystkim zdrowy. Ma witaminy A, C, E oraz minerały potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, które doskonale sprawdzą się przy twoim przeziębieniu. O, ale witaminy to jedno. Będę boli gardło, coś tam drapie tak, i, i łaskocze i to jest nie do zniesienia. To coś? To bakterie. Miód działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, a dodatkowo delikatnie znieczula ból. Zobaczysz, jak jedna łyżeczka miodu ukoi ból twojego gardła. Zadziała jak miodowy opatrunek, a dodatkowo zniszczy bakterie. A, miom, 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 miom. Pogromca bakterii, z wszystkich syropów, ten chyba będzie mój ulubiony. A czy to ważne, którym miodem robimy kurację? Tak naprawdę wszystkie miody są zdrowe, ale masz rację. Niektóre z nich są ekspertami od poszczególnych dolegliwości. I na przykład miód lipowy. Świetnie zwalcza gorączkę, a wielokwiatowy doskonale radzi sobie z poprawą pracy górnych dróg oddechowych, czyli z katarem i kaszlem. A, hmm, faktycznie, jakby już by jej bolało. Co jeszcze mamy w tej pszczelej aptece? Pyłek i pierzgę. Mają sporo białka, witamin i minerałów. To takie multivitaminowe wzmocnienie organizmu. Kiedy chorujemy, nasz organizm traci siły, a z czasem nie ma ich wystarczająco dużo, aby walczyć z wirusami i bakteriami. Pyłek to to, czym żywią się pszczoły, ale myślałam, że w całej tej historii z pyłkiem to e, najważniejsze jest zapylanie, ale że pyłek to lekarstwo? Lekarstwo na lepszą odporność. Dlatego niezależnie czy jesteś chora czy zdrowa, warto do swojego jadłospisu dodać pyłek i pierzgę, które Cię wzmocnią i poprawią Twoją odporność. A dodatkowo mają działanie upiększające na skórę, włosy i paznokcie. O, ale że piękniejsza, ja piękniejsza? Jeszcze bardziej? <laughs> A, a gdzie to pyłek i pieszka, no? Dawaj, 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 Ty dawaj. Już proszę, możesz go dodać do sałatki, jogurtu, płatków śniadaniowych, herbaty. O! Albo właśnie tak prosto do buzi. <słyszy> Basia, Basia, to jest naprawdę smaczne. Ja odzyskam zdrowie. Będę dalej jeść pyłek i pierzgę każdego dnia. Przecież to sama przyjemność i zdrowie da zapas. Bardzo się cieszę, że ci smakuje. Poznaj też propolis. A propos czego? Co baliś do ula? Propolis. Sama nazwa z greckiego tłumaczy się jako mur obronny miasta, czyli coś, co ma nas chronić przed atakami z zewnątrz. A, brzmi poważnie, a dokładniej? Propolis to żywica i balsamy z drzew, które zbierają pszczoły. W ulu dodają do nich wosk pszczeli i tak otrzymujemy propolis. To takie bardzo aromatyczne grudki, które działają jak naturalny antybiotyk. Antybiotek! to chyba potrzebna jest teraz jakaś pszczela recepta? <gry> Wcale nie. Propolis służy pszczołom głównie do uszczelniania gniazda i dezynfekowania go. A, jak te wszystkie płyty do czyszczenia rog z bakterii? Podobnie. Kiedy pszczoły mają przeciąg w gnieździe, wtedy zalepiają szczelinę lepkim Propolisem. Albo kiedy potrzebują zdezynfekować komórkę. Żeby królowa mogła w niej złożyć jajeczko, robią to właśnie za pomocą kitu pszczelego. Kiteb? Mówiłaś o tym. Yy, a propos lisie. Propolis to inaczej właśnie kit pszczeli. Jest bakteriobójczy, przeciwgrzybiczny i antywirusowy. Ma świetne działanie na rany i oparzenia, inne dolegliwości, a dodatkowo wzmacnia odporność. Oh. Wystarczy kilka kropel dodać do herbaty albo spryskać nim gardło. Zaczekaj, ja tutaj gdzieś mam jakąś buteleczkę z atomizerem. O! Czuję, jakbym zjadła ul. <śpię> e -e, dziwny smak. E -e -e, jak mocno pachnie e -e, takim lasem. O poranku. Nie wszystko z pszczelej apteki można zjeść, ale za to wszystko jest bardzo zdrowe. Widziałaś gdzieś zapałki? O, nie, nie zapałki, tylko nie bańki. Nie, proszę, nie stawiaj mi baniek. Ja, ja się boję, baniek, jak ognia. Nie, nie, nie. Bo. bo, bo A po co ci te zapałki? Spokojnie, po to, żeby zapalić świeczkę z wosku pszczelego. Uf. Ta świeca ma wiele wspaniałych właściwości. Na przykład cudownie nawilża skórę. Kiedy wdychamy ten miły zapach, tak naprawdę wdychamy właśnie wosk pszczeli. Otula on nasze gardło i nos od środka, a przez to w gardle mniej drapie, a nos zapomina o katarze. A. Dlaczego ta świeca wcale się nie dymi? Widzisz, na tym polega magia wosku pszczelego. Płonie jasnym płomieniem i w ogóle nie dymi. A przy okazji oczyszcza powietrze z bakterii, jonizując je ujemnie. Jonizując ujemnie? A co to takiego? Mm, inaczej. Kiedy masz w pokoju telewizor, komputer, tablet i telefon, wszystkie te urządzenia wytwarzają takie niezdrowe promieniowanie. Kiedy zapalisz świeczkę na kilkanaście minut, wtedy wszystkie te niedobre cząsteczki znikają. A kiedy taką świeczkę z wosku pszczelego zapalisz przed snem, ukoi ona twoje myśli i poprawi ci nastrój, a przez to twoje sny będą kolorowe. Super! O, od teraz jestem największą fanką pszczelej apteki. O, to. Działa! Tak, czuję się dużo lepiej. Właściwie to już nic mi nie jest. <laughs> idziemy do pasieki? Tak, idziemy do pasieki, idziemy do pasieki, idziemy do pasieki.